Dzień dobry. W dzisiejszym odcinku rozejrzymy się po ogrodzie, sprawdzimy, na jakim etapie są nasze uprawy w warzywniku i opowiemy, co do ogrodzie jest zrobienia w maju. Zapraszam do ogrodu. Jak widzieliście w poprzednich odcinkach, nasz trawnik był już nawożony, był wertykulowany wcześniej. Nawóz wysypaliśmy jakieś 3 tygodnie temu i wyraźnie widać, że on dobrze działa. To, że działa, widać wyraźnie, bo są takie miejsca, które przeoczyłem chodząc z siewnikiem, ale to się wszystko ładnie wyrówna. Już niedługo wysypiemy drugą dawkę nawozu, zrobię to w przeciwnym kierunku, więc to się wszystko ładnie wyrówna i będzie sobie pięknie rosło. Maj to odpowiedni czas na tworzenie kompozycji kwiatowych w donicach. Bratki, surfinie, pelargonie, lobelie, co kto lubi, do wyboru, do koloru. Pięknie kwitnie wiśnia ozdobna, a ta owocująca już właściwie kończy. Ostatnie kwiaty są na niej. Azalia i rododendron też już cieszą oko kwiatami. I pomału rozkręca się glicynia. Ogólnie rzecz biorąc, zrobiła się już piękna wiosna w soczystych barwach. Nareszcie. Ale dużo dzieje się też w warzywniku. Powschodziły już wysiane wcześniej marchewka, pietruszka, czosnek jary, rzeżucha, rzodkiewka. Polecam Wam bardzo serdecznie wysiewanie rzeżuchy do gruntu, na grządki. Zupełnie inaczej smakuje niż ta, którą wysiewacie na ligninie jako ozdobę wielkanocną. Naprawdę super smakuje, sprawdźcie to. Jest ciepło, a prognozy pogody nawet na zimnych ogrodników są dość optymistyczne, więc pomału wysadzamy już nasze rozsady do gruntu. Swoje miejsce na grządkach znalazły już papryki, selery, por i kalafiory. Już niedługo na grządki trafią też pomidory, ale najpierw muszę przygotować im stanowisko. Pogoda dopisuje i na żar ruszyły już ślimaki. Czasami wydaje się, że coś, co posialiśmy, w ogóle nie wzeszło, a tak naprawdę maleńkie siewki padły ofiarą ślimaków. Więc przyglądajcie się uważnie swoim grządkom, swoim rabatom, bo naprawdę ślimaki w jeden dzień potrafią zniweczyć nasze plany na piękny ogród, na pyszne warzywa. W maju nie zapominajcie o podlewaniu tego, co trafiło na grządki, bo młode rośliny źle znoszą przerwy w dostawach wody, a słońce już praży niemiłosiernie, będzie coraz cieplej. Nie zapominajcie też o odchwaszczaniu, bo młode rośliny, tak samo jak braku wody, nie lubią konkurencji chwastów, więc odchwaszczajcie, wyrywajcie i pilnujcie swoich grządek. W tym odcinku to już wszystko. Zapraszamy do subskrybowania naszego kanału, koniecznie polubcie ten film i zaglądajcie też na naszą stronę ogrodnicy.com i do naszych mediów społecznościowych. Na pewno znajdziecie tam coś ciekawego dla siebie. No i czekajcie na kolejne filmy. Do zobaczenia.